bardzo szybko moje życie zaczęło się staczać. W momencie, kiedy zaczęłam trwać, miałam 15 lat. Bardzo chciałam dużych pieniędzy w życiu. Szybko weszłam w struktury grup zorganizowanych przestępczych i wchodziłam coraz wyżej, wyżej i wyżej. I pewnego czasu, kiedy byłam już zmęczona piciem, kiedy byłam zmęczona już pieniędzmi, w moim życiu nastąpił punkt zwrotny. Ja chciałam być normalną osobą, związałam się z mężczyzną, który po ludzku dawał mi wszystko. Miałam legalne pieniądze, ale tak naprawdę podpisałam cerogram z diabłem. Bo ja nie wiedziałam, że kiedy żądza pieniądza zawładnęła moim sercem, to diabeł opętał moje życie i opętał mnie. Posłuchajcie, świat duchowy, diabeł i demony są tak realne, jak widzisz teraz mnie. Tylko diabeł nie pokaże ci się, pokaże ci się na samym końcu, kiedy będziesz już umierał. I tak było u mnie. 11 lat temu umierałam od środków zmieniających świadomość. Kiedy leżałam na łożu śmierci, przyszedł po mnie diabeł i zobaczyłam go tak, jak ciebie. Ja byłam dziewczyną twardego karku, dla nikogo nie zginałam kolana, ale wtedy po raz pierwszy ogarnęła mnie trwoga, bo w moim sercu zostałam przekonana, że właśnie kończę życie i idę do piekła. I moim grzechem nie było to, że piłam, trwałam, że żyłam jak żyłam, ale to, że nigdy nie szukałam Boga. Nigdy nie szukałam Boga. Kochani, pojednałam się z Bogiem parę lat temu. Od wielu lat jestem osobą trzeźwą. Została mi głoszona Ewangelia o tym, że Jezus umarł za taką Małgosię jak ja, że On na krzyżu Golgoty poniósł każdy mój grzech. I że ja dzisiaj mogę być wolna od tego uczucia poniżenia, wstydu i hańby, jaką na mnie sprowadził mój grzech. Ja w swoim sercu uwierzyłam w tego Jezusa, o którym głosiła mi ta kobieta. Uwierzyłam w to, że jestem z Nim pojednana. Ona położyła na mnie ręce, pomodliła się, zostałam wypełniona Duchem Świętym. Jestem żywym świadectwem tego, że Bóg jest i jest dobry, że Jezus jest prawdą. Może macie zasłony na oczach taką, jak miałam ja. Może myślicie, że sukces, pieniądze, dobry samochód, mieszkanie to jest sens tej egzystencji, ale mylicie się. Bo na końcu tej podróży, kiedy wyjdzie twój duch z twojego ciała, staniesz przed Bożym sądem i albo staniesz przed Trybunałem Chrystusa i odbierzesz nagrodę, pójdziesz do nieba, kiedy na ziemi wyznasz Jezusa Panem. Albo staniesz na sądzie przed białym tronem ku potępieniu i tam zostaniesz sprawiedliwie osądzony przez sprawiedliwego Boga. Dzisiaj z głębi serca dziękuję, że Bóg wiedział, że przez alkoholizm miałam tak zatwardziałe serce, że nie byłam w stanie do Niego zawołać. Ale to zostało skruszone i Jezus powiedział na morzu śmierci, kiedy leżałam: diable, zostaw ją, ona jest moja. Kiedy zgięłam swoje kolano i zawołałam: Boże, ratuj mnie. Bóg wskazał tylko palcem. Zostałam uwolniona od alkoholizmu, od narkomanii. 10 lat jestem osobą wolną. Nie piję, nie palę. Prowadzę święte życie. Pracuję, utrzymuję mieszkanie. Dzisiaj szanuję władzę tego świata. Kiedyś na nich plułam. Plułam na wszystkich, bo nienawidziłam ludzi. Nienawidziłam ludzi, bo nienawidziłam siebie. Może pomyślisz sobie, co za szmata stoi tutaj, opowiada, jak to się łajdaczyła. Ale za taką właśnie szmatę umarł Jezus. I dzisiaj jestem córką Króla Jezusa Chrystusa i stoję tutaj w pełni wolności, w duchu odwagi. I właśnie teraz Duch Święty przekonuje cię o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ja modlę się, aby te słowa przeszywały twoje serce i modlę się, abyś miał Boże sny i wizje. Ja modlę się, abyś zawołał do tego Jezusa, o którym ci tutaj głosimy. Bo jak widzicie, ta ziemia pomału kończy się. Niedługo wróci Jezus, ale zabierze tylko tych, którzy należą do Niego, którzy za życia pojednali się z Nim.
kiedy trąby zatrąbią na cztery strony świata, wróci król królów i pan panów. To będzie koniec, koniec tej ziemi. Ludzie, przyjdźcie do tego Boga, o którym ja tu dzisiaj wam mówię. Może właśnie sobie siedzisz, pijesz piwko, może cię właśnie to śmieszy, ale Ewangelia jest prawdą. To Ewangelia jest mocą. Mocą nie są słowa, które ja do was mówię, ale moc jest tym, co Bóg powiedział, że tak jest. A prawdą jest to, że każdy człowiek potrzebuje na tej ziemi pojednać się z Bogiem żywym. To Ewangelia drogi pójścia na krzyż. To Ewangelia zmartwychwstania jest tą mocą do tego, abyś dzisiaj mógł w sercu uwierzyć Jezusa. Ojcze, ja Cię uwielbiam za tych ludzi. Ja dziękuję Ci za tych chłopaków. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za te manifestacje demoniczne, bo wiem, że to słowo wykonuje pracę i nie wróci do Ciebie puste, Jezus. Ja modlę się za wszystkich ludzi zniewolonych na tych miejscu, od alkoholu, narkotyków, od seksu, Ojcze, i ogłaszam wyzwolenie jeńców. Ja wyprowadzam tych ludzi na wolność. Ja Ci dziękuję, że oni teraz są przekonywani o tym, że żyją w błędzie, o tym, że ich życie nie ma sensu. Ojcze, uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za te słowa, które wykonują pracę właśnie w tych ludziach, którzy tutaj idą. Amen.